ty robisz? Zabijam potwory. Widzieliśmy już wiele ciekawych crossów w historii gier, ale chyba najwięcej z nich posiada popularny tytuł Battle Royale Fortnite. Jednak dziś mam dla was informacje prosto z wiedźmińskiego uniwersum. Wiadomo, że Wiedźmin to jeden z najpopularniejszych tytułów w Polsce. Swoją sławą obiega wręcz cały świat, więc nie dziwi, że po kolaboracji w Monster Hunter World przyszedł czas na kolejny kolab. Tym razem Geralt już nie będzie z Rivii, a z Arkezji, bo Wiedźmin trafi do popularnego MMO Lost Ark. Magic of some kind that brought me to this world. Magic? I'm leaving this one in the Witcher's hands. Podczas imprezy LOA on Summer ogłoszono kolaborację oraz przedstawiono nową klasę. LOA on to duże wydarzenie Lost Ark, którego gospodarzem jest Smilegate, czyli jeden z twórców właśnie Lost Ark. LOA on to wydarzenie, w którym deweloperzy poświęcają trochę czasu, aby ogłosić nadchodzące zmiany. MMORPG Smilegate i Amazon Games zadebiutowało na początku roku, automatycznie ciesząc się ogromną popularnością wśród graczy. I choć deweloperom nie udało się ominąć kilku problemów, chociażby z przeciążeniem serwerów czy dużą ilością botów, to planują oni dalszy rozwój gry. Jak pytają twórcy Wiedźmina i Lost Ark na swoich twitterowych kontach, na jakie nowe przygody natknie się Geralt w Arkezji? Dowiedz się, kiedy Wiedźmin pojawi się w Lost Ark na początku 2023 roku. Tyle oficjalnych szczegółów na crossoverze, przynajmniej dla światowej wersji gry. Ten news może się niektórym wydać stary, bo informacja znana była już dla koreańskiego regionu Lost Ark od czerwca. Jak wiemy, Wiedźmin jest marką światową, a crossovery w Lost Ark zazwyczaj wypadają tylko dla regionów. W ramach koreańskiego streamu z okazji 4. rocznicy Lost Ark twórcy pokazali kilka zdjęć crossovera, które szybko udostępnili globalnej publiczności fani na Reddicie. Na trzech zrzutach ekranu widzimy świąteczną wioskę z widokiem na górę wyrzeźbioną w kształcie wilczego medalionu, a także postać gracza wchodzącą w interakcję zarówno z Geraltem, jak i Ciri. Jak podaje portal GamesRadar.com, podczas gdy globalna wersja Lost Ark nie dostanie kolaboracji z Wiedźminem do początku 2023 roku, wydarzenie ma trafić do wersji koreańskiej pod koniec roku. Więc jeśli macie ochotę na jeszcze więcej grindu i spotkanie Geralta w Arkezji w grze Lost Ark, to jest to pozycja specjalnie dla was.